Dzień dobry, nazywam się Hania Konieczka, jestem instruktorką świetlicy Niwy Wilcza i w dzisiejszym filmiku chciałabym zaprosić do wspólnie wykonania pracy plastycznej, jaką jest ruchoma dłoń. Do wykonania tej pracy będziemy potrzebowali niewielu rzeczy. Będzie to potrzebny klej, nitka, papier oraz ołówek, nożyczki. I słomka. Może trochę trudniej będzie ze słomką, bo wiem, że wyszły już z użyciami, jakieś tam zostały jeszcze, dlatego ją mam. No to zapraszam do wspólnej zabawy.